Maniu, hit nie tylko 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, ale i całej rundy wiosennej. Mecz Lecha z liderem Ekstraklasy, krakowską Wisłą. Bożydar Iwanow, dobry wieczór Państwu. Po wielomiesięcznej przerwie Telewizja Polska powraca na ligowe stadiony z bezpośrednimi relacjami i właśnie dziś rozpoczynamy nasz piłkarski serial z Ekstraklasą. Rozpoczynamy od spotkania, które nie powinno nas rozczarować. Zagrają przecież nie tylko dwa najlepsze przed tą kolejką zespoły naszej ligi, ale i drużyny, które nie grają nigdy na remis. Zarówno Lech, jak i Wisła w 19 dotychczasowych spotkaniach tylko raz dzieliły się punktami. Niemal komplet publiczności na stadionie Lecha. Widzimy wspaniałą atmosferę, podobną do tej, jaka towarzyszyła tutaj spotkaniu przed kilkoma tygodniami, kiedy drużyna z Poznania grała z warszawską Legią. Oto sympatycy kolejorza. Popatrzmy, w jakich składach grają dziś obydwa zespoły. Rozpoczynamy od zespołu gości krakowskiej Wisły. W bramce Sarnat. Dalej z numerem 15 Marek Zając, z trójką Bogdan Zając, z czwórką Kazimierz Węgrzyn, z dziewiątką Grzegorz Kaliciak, to są obrońcy. W drugiej linii Tomasz Kulawik, z jedenastką z numerem drugim Radosław Kałużny, dalej Olgierd Moskalewicz i Grzegorz Pater. Rozgrywającym tym głównym będzie Ryszard Czerwiec z numerem 10 i wysuniętym napastnikiem Tomasz Frankowski, który gra z numerem 21. Oto zawodnicy rezerwowi: Wierzchowski, Bukalski, Paluch, Dubicki i Niciński. Trenerem jest oczywiście Franciszek Smuda, a więc krakowska Wisła w swoim najmocniejszym składzie. Widzimy kilka znanych postaci także na ławce rezerwowych. Myślę tutaj głównie o Bukalskim, który przecież do niedawna był reprezentantem Polski. I drużyna poznańskiego Lecha. W bramce Kokoszanek z numerem 31, dalej Głowacki z 16, Tomasz Augustyniak z trójką, Przemysław Urbaniak z szóstką, trójką obrońców grają Lechici. Dalej w drugiej linii Leszek Zawadzki z ósemką Robert Wilk, z numerem drugim Marcin Dreyer, z jedenastką Maciej Żurawski, to napastnik, z numerem 12 Maciej Szerschen, z dziesiątką Krzysztof Piskuła i z numerem 20 Jarosław Maćkiewicz, który będzie partnerem w ataku Macieja Żurawskiego. I zawodnicy rezerwowi: Andrzej Woźniak i później nazwiska, które być może nie są Państwu znane: Sołtysiak, Bartnik, Majewski, Goliński, Zieniuk i Norom. Reprezentant młodzieżówki Nigerii, trenerem zespołu poznańskiego jest oczywiście Adam Topolski, który zapowiedział, że jego zespół dzisiaj wygra to spotkanie. Mimo że nie ma w składzie drużyny gospodarzy Majewskiego, on był tutaj głównym rozgrywającym, doznał kontuzji, no i niestety dla kibiców poznańskich nie zobaczą oni tego zawodnika. Na jego miejsce z numerem 12 Maciej Szerfchen, zawodnik reprezentacji młodzieżowej, młody, jeszcze niedoświadczony, chociaż czyniący stałe postępy. Za chwilę obydwa zespoły wyjdą na murawę boiska przy ulicy Bułgarskiej. Przed tą kolejką Wisła oczywiście na pierwszym miejscu tabeli miała 49 punktów, Lech o 9 punktów mniej. No i w przypadku zwycięstwa kolejorza dzisiaj ta strata do krakowian wynosiłaby tylko 6 punktów. Oto obydwa zespoły przygotowane już do wejścia. Trójka arbitrów dzisiejszego spotkania. Głównym jest pan Mirosław Milewski, a na liniach pomagać mu będą Sławomir Stępniewski i Piotr Aleksandrowicz. Mirosław Milewski reprezentuje Wydział Sędziowski z Radomia, ale nie mieszka w Radomiu. Jest zresztą jedynym arbitrem, który mieszka gdzie indziej, a jest w innym Wydziale Sędziowskim. Pan Mirosław Milewski pochodzi z Piaseczki. Pierwszy raz ten arbiter 14 lat temu debiutował tutaj jako sędzia liniowy, właśnie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Obydwa zespoły we wspaniałej atmosferze pojawiają się na boisku. Lech Poznań, Wisła Kraków, mecz kolejki naszej Ekstraklasy. Champion, słynny utwór grupy Queen. Na razie o ten tytuł mistrzowski walczą, można powiedzieć, że trzy zespoły, bowiem po wczorajszym zwycięstwie z Katowicami na drugie miejsce w tabeli awansował łódzki Widzew, który ma tyle samo punktów co Lech Poznań. A przypomnę, że liderem jest krakowska Wisła, która ma zdecydowanie największe szanse na zdobycie tytułu najlepszej drużyny w naszym kraju. Kapitanowie obydwu zespołów: Kulawik i Urbaniak i pan Mirosław Milewski.
A stadion przy ulicy Bułgarskiej przypomina naprawdę obiekt z zachodniej Europy. Wiele flag, wspaniała atmosfera. No i oby tak było do końca tego spotkania. Jest także kilkusetosobowa grupa sympatyków z Krakowa. Oni jeżdżą wszędzie, gdzie tylko mogą, gdzie tylko są wpuszczani, bowiem nie na wszystkie stadiony kibice drużyn przyjezdnych mają prawo wejść. Wszystko już niemal gotowe do gry. Pan Mirosław Milewski, arbiter klasy międzynarodowej, to kibice, którzy przyjechali do Poznania z Krakowa i liczą oczywiście na zwycięstwo swojej drużyny. Michał Kokoszanek ściął włosy, pamiętamy go z długą, bujną fryzurą. I rozpoczną piłkarze tego trenera, Adama Topolskiego, jednego z najlepszych obecnie szkoleniowców naszej ekstraklasy. Maciej Żurawski i Jarosław Maćkiewicz, to oni zdobywali wszystkie bramki dla poznańskiego Lecha w tej rundzie. Piskuła. Trzech zawodników w obronie poznańskiego Lecha. Klasycznym libero, którym jest Urbaniak. Po prawej stronie Głowacki, po lewej Augustyniak. Defensywnego pomocnika gra Leszek Zawadzki. Tym głównym rozgrywającym ma być Krzysztof Piskuła. W ataku dwójka napastników, która jest bardzo bramkostrzelna w tej rundzie. Maćkiewicz i Żurawski. Spokojnie, delikatnie rozgrywają piłkę zawodnicy poznańscy, jakby starali się wciągnąć na własną połowę Czerwca, Kulawika i Frankowskiego. Widać respekt przed drużyną krakowską. Strata piłki. Rozpoczynają piłkarze gości. Ale jest tutaj Piskuła, obok niego Maćkiewicz. Sędzia zastosował przywilej korzyści. Maćkiewicz już tam próbuje uwolnić się spod opieki obrońców. Pędzi w stronę pola karnego. Ale spokojne rozciągnięcie gry. I Augustyniak. Piskuła z Drajerem. Ponownie Piskuła, od niego ma tutaj dzisiaj bardzo dużo zależeć. Nie przejął piłki Żurawski. Jeszcze próba zgrania do Maćkiewicza i spokojnie Artur Czarnot. 99. mecz Artura Czarnota w Ekstraklasie. W następnej kolejce prawdopodobnie będzie obchodził jubileusz setnego meczu w pierwszej lidze. Rozpoczyna Frankowski, po prawej stronie jest Pater, ale wybrał Marka Zająca napastnik krakowskiej Wisły. Ponownie Frankowski, ale nieporozumienie z prawym obrońcą drużyny Białej Gwiazd, Bogdan Zając. Poza Węgrzynem i Czarnatem wszyscy piłkarze Wisły na połowie rywala. Czerwiec, Czerwchen, strata piłki, jeszcze wejście Czerwca. Z lewej strony uderzenie. Niewiele brakowało, by wchodzący tam Kaliciak zdobył prowadzenie dla gości. A więc pierwsza udana akcja krakowskiej Wisły. Dobra akcja Ryszarda Czerwca. Błąd tutaj Roberta Wilka, więc zawodnika bardzo doświadczonego. No i minimalnie niecelne uderzenie Grzegorza Kaliciaka. Mimo że jest ustawiany przez Franciszka Smudę, którego teraz oglądamy na lewej obronie, nie zapomina o tym, że przez niemal całą swą karierę był napastnikiem. No i próbki swoich umiejętności, jeśli chodzi o akcje ofensywne, widzieliśmy w wykonaniu Kaliciaka przed momentem. Lechici, Maćkiewicz. Nie będzie miał specjalnego prostora. Dobre zagranie do Roberta Wilka, ale strzał w sam środek bramki. Chciał się zrehabilitować Robert Wilk za ten błąd, który mógł kosztować utratę gola przez Lech. Pierwsze dwie minuty niespełna już za nami i dwie efektowne akcje. Najpierw w wykonaniu Wisły, no a teraz po tym prostopadłym zagraniu do Roberta Wilka w wykonaniu drużyny poznańskiego Lecha. Węgrzyn zostawił piłkę partnerowi z drużyny, ale stracił ją Czerwiec. Żurawski. Przemysław Urbaniak, kapitan poznańskiego zespołu. Dwóch piłkarzy powołanych przez Janusza Wójcika na mecze eliminacji Mistrzostw Europy, które przed kilkoma dniami mieliśmy okazję oglądać. Myślę tu o spotkaniach oczywiście z Anglią i Szwecją. W drużynie Lecha Żurawski. W drużynie Wisły Ryszard Czerwiec.
No ale ani Żurawski, ani Czerwiec nie zagrali ani minuty w meczach o punkt. Maciej Żurawski nie zasiadł nawet ani razu na ławce rezerwowych. Obydwa spotkania oglądał z trybun. Został powołany w trybie nagłym, gdy kontuzji doznał Sylwester Czereszewski. Z zainteresowaniem obserwować będziemy postawę Ryszarda Czerwca, bowiem jest wielu takich, którzy twierdzą, że jest lepszym rozgrywającym niż Jerzy Brzęczek i że to na niego, a nie na piłkarza z Hajty powinien stawiać Janusz Wojcik. Tymczasem Kulawik do Patera. Dobrze Dreyer wspomagany przez Szerfhena. Bogdan Zając do Marka Zająca, ale to nie są bracia. Pater nie przejął piłki. Kulawik rozejrzał się. Urbaniak i Michał Kokoszanek spokojnie przejął piłkę. Na ławce rezerwowych Andrzej Woźniak, który na razie przegrywa rywalizację z 21-letnim Kokoszankiem. To jeszcze raz w powtórce interwencja bramkarza gospodarzy. Przywitał się tutaj Andrzej Woźniak czule z Franciszkiem Smudą. Znają się przecież doskonale jeszcze z czasów łódzkiego Widzewa. 5 minut za nami. Lech Poznań, Wisła Kraków bez bramek w najciekawszym meczu 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Czerwiec. Bogdan Zając. Pozwalają na spokojne rozgrywanie piłki w środkowej części boiska piłkarze Lecha. Teraz przejęcie Szerfhen. Głęboko cofnięty Maciej Żurawski. Dreyer. Żurawski. Maćkiewicz. 4 mecze i 4 bramki Jarosława Maćkiewicza w rundzie wiosennej piłkarskiej Ekstraklasy. Niedokładne zagranie na prawą stronę do wychodzącego tam Roberta Wilka i szansa na kontrę przed drużyną Wisły. Jest Frankowski i 1-0. A więc przejęcie piłki w środku pola. Pięknie uwolnił się spod opieki obrońców Tomasz Frankowski. Charakterystyczny gest. I już na początku meczu drużyna Wisły pokazuje, kto jest tutaj lepszy. Kto zagrywał piłkę? Oczywiście Ryszard Czerwiec. Nie zdążył Augustyniak. A Tomasz Frankowski zdobywa 15. bramkę w tym sezonie. Zbliża się więc do Artura Wichniarka. Nie miał żadnych szans przy tym precyzyjnym, mocnym strzale Michał Kokoszanek. Pokazuje Franciszek Smuda, aby rozciągnęli może nieco grę piłkarze Wisły, no ale nie może być niezadowolony. Świetny początek, 6. minuta. Tomasz Frankowski po zagraniu Ryszarda Czerwca i Lech Poznań przegrywa z Wisłą 0-1. Widać było zdenerwowanie przed meczem na twarzy Franciszka Smudy, chociaż gdy zapytałem go, czy obawia się tego meczu, powiedział: bardziej obawiam się spotkań ze słabszymi zespołami, zagrożonymi spadkiem. W takim meczu to wiem, że moi chłopcy się zmobilizują i zagrają na najwyższych obrotach. No i faktycznie te pierwsze minuty potwierdzają słowa trenera Wisły. Nic się nie stało na trybunach poznańskiego stadionu. No i zobaczymy, jak teraz po tej szybkiej utracie bramki zagra poznański Lech. Krzysztof Piskuła, on będzie wykonawcą rzutu wolnego. Piłka pole karne i dobra interwencja Artura Sarnata, który uprzedził Roberta Wilka. Lech potrafi grać z Wisłą na swoim stadionie. Pokazywał to w dwóch ostatnich sezonach, kiedy wygrywał tutaj jesienią. Lechici przegrali w Krakowie 1-2, tymczasem lewą stroną Kulawik i od bramki rozpocznie Michał Kokoszanek. Najlepszy piłkarz tego meczu właśnie jesienią, choć przegranego przez Lecha 1-2. Bramka ta druga stracona dopiero w końcówce po golu Araszkiewicza. Lechici długo prowadzili w Krakowie 1-0. No ale dziś Araszkiewicza nie ma już w zespole poznańskim. Nie ma także Piotra Rejca, lecz mimo tych osłabień i w zasadzie jedynym wzmocnieniu w postaci Maćkiewicza, Lechici wpisują się na wiosnę bardzo dobrze. Urbaniak z Augustyniakiem.
prostopadłe zagranie w stronę Maćkiewicza, ale przy nim od razu dwóch obrońców i Kaliciak i Kazimierz Węgrzyk. Ryszard Czerwiec. Kałużny. Nie było tam zagrania ręką. Kałużny ograł Szerfhena. Czeka na podanie Kulawik. Maćkiewicz 3-4. Jest teraz szansa na wyprowadzenie dobrej kontry przed piłkarzami Lecha. Czy był faul? Tak jest. Popychany Maćkiewicz. Lubię sędziować takie mecze, mówił mi przed spotkaniem Mirosław Milewski. Mam szczęście do spotkań na dobrym poziomie, kontrowersyjnych. Zresztą zdarzają się kontrowersyjne decyzje także temu arbitrowi. Jest specjalistą także od takich spotkań, kiedy jakiś rzut karny w 90 minucie albo czerwona kartka decyduje o losach spotkania. Szerfhen, ale nie było to zbyt pewne wybicie reprezentanta naszej kadry olimpijskiej. Dobre zgranie Frankowskiego do Kulawika, ten z powrotem do Frankowskiego i będzie rzut wolny dla Wisły. Około 17, może 18 metrów do bramki Kokoszanka. Znowu próbkę umiejętności pokazał Frankowski. Popychany przez Augustyniaka. Jest kilku piłkarzy, którzy potrafią bardzo mocno uderzyć piłkę w drużynie Wisły. Albo też spróbować technicznego strzału. Jest Czerwiec, jest także Kaliciak. I 2-0. Znakomite uderzenie z rzutu wolnego. Dziurawy mur piłkarzy Lecha Poznań i Grzegorz Kaliciak podwyższa na 2-0. Zarzucono mu brak skuteczności, że nie zdobywa tyle bramek, ile powinien. No ale teraz fantastycznie wykonał rzut wolny. Słuszne pretensje Kokoszanka, bo ta piłka przeszła przecież przez mur obrońców Lecha. Zobaczmy raz jeszcze. Zrobił lukę Piskuła, który wyskoczył do góry, chcąc odbić piłkę. No i skończyło się to tak niefortunnie, że zespół Franciszka Smudy prowadzi po 10 minutach. Już 2-0. Dokładnie po 11 minutach. Frankowski, Kaliciak, lider, dosyć szybko stara się udowodnić na boisku, że jestem liderem nieprzypadkowo i że ta porażka u siebie z Polonią była tylko wypadkiem przy pracy. Grzegorz Kaliciak, dopiero druga bramka tego piłkarza w tym sezonie, no ale tak jak wspominałem, Franciszek Smuda przekwalifikował go z napastnika na lewego obrońcę. Tak cieszą się sympatycy krakowskiej Wisły. 12 minut, 2-0. No niezwykle trudno będzie teraz drużynie poznańskiej odrobić stratę, a także zmobilizować się do tego, by powalczyć tutaj jeszcze chociażby o punkt. Bohater akcji sprzed kilkudziesięciu sekund. Kaliciak w pole karne. Jeszcze jeden strzał z ostrego kąta w wykonaniu Kaliciaka i od bramki rozpocznie Kokoszanek. Ucichło trochę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Zasmucona twarz Adama Topolskiego. No ale trudno się dziwić, chyba takiego początku we wykonaniu Wisły nie spodziewał się szkoleniowiec drużyny poznańskiej. Maćkiewicz jak na razie świetnie pilnowany z przodu. Żurawski chętnie wraca się na własną połowę, szuka gry, szuka piłki, aby rozegrać ją z partnerami z drugiej linii. No ale jak na razie nie przynosi to żadnego rezultatu. Kolejne niecelne zagranie, tym razem Augustyniaka, Frankowski, Czerwiec, Kałużny. Zostawił piłkę Czerwcowi, po lewej stronie jest Moskalewicz. Kulawik. Pilnowany przez Leszka Zawadzkiego, udany ślizg zawodnika Lecha, ale przy piłce utrzymują się cały czas piłkarze krakowscy. Kaliciak. Wprost pod nogi Szerfhena.
przejęcie piłki od razu szybko do Roberta Wilka, ale ten powstrzymany przez powracającego Kaliciaka. Wilk. W kierunku Maćkiewicza zagranie. Jeszcze jedna szansa i kontaktowa bramka. Znakomicie uderzył z pierwszej piłki Krzysztof Piskuła. Zaskoczony kompletnie Artur Sarnat. No i miały być emocje w tym spotkaniu i z pewnością są. Szybka odpowiedź drużyny poznańskiej. Taka spokojna akcja. Wydawało się, że nic z niej nie będzie. Niepilnowany Krzysztof Piskuła. Znakomite uderzenie z lewej nogi. Tutaj zbyt krótkie wybicie Marka Zająca i znakomity strzał Krzysztofa Piskuły. Trzy bardzo ładne bramki w tym spotkaniu, a nie minął jeszcze, proszę Państwa, kwadrans tego meczu. Lech Wisła 1-2, bramka Krzysztofa Piskuły, który zdaniem Adama Topolskiego jest w tym momencie najlepszym piłkarzem poznańskiego Lecha. Miał wypełnić tę lukę po Araszkiewiczu. Ma nie tylko rozgrywać piłkę, ale także strzelać z dystansu. No i pokazał, że potrafi groźnie i co najważniejsze skutecznie strzelić Krzysztof Piskuła. Jego 6. bramka w tym sezonie, a 28. w całej karierze piłkarskiej Ekstraklasy. Zając naciskany przez Maćkiewicza. Sarnat. 3 bramki i w zasadzie przy żadnej bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mocne, precyzyjne strzały. Najpierw dwóch piłkarzy Wisły, Frankowskiego i Kaliciaka, a przed momentem piękna bramka Krzysztofa Piskuły. Teraz z większym animuszem grają Lechic i Żurawski. Od razu do Roberta Wilka, ale dobrze ustawiony Kaliciak. Jeszcze Robert Wilk, wrzucenie piłki głową do Piskuły. Maćkiewicz szuka miejsca na oddanie strzału. Maćkiewicz do Piskuły, próba dwójkowej akcji Maćkiewicza z rozgrywającym poznańskiego Lecha. Jeszcze nie koniec akcji, ratuje teraz sytuację Bogdan Zając. Augustyniak. Robert Wilk czy Bogdan Zając? I będzie rzut rożny dla drużyny poznańskiego Lecha. Złapali wiatr w żagle Lechici po uzyskaniu tego kontaktowego gola. Jakby zbyt pewni siebie po tych 13 minutach, zawodnicy Wisły teraz pozwalają rozgrywać piłkę drużynie gospodarzy. Bogdan Zając najwyżej wyskoczył do tej piłki. Z przodu tylko dwójka zawodników po lewej stronie. Dołącza teraz Pater z Kulawikiem i Kałużnym po prawej. Do Patera zagranie. Ten za daleko wypuścił sobie jednak piłkę i świetna interwencja Marcina Drajera. Pater. Jedyny wychowanek krakowskiej Wisły, którego oglądamy na boisku. Reszta piłkarzy to zazwyczaj zawodnicy kupieni w momencie, kiedy Telefonika zaczęła inwestować w krakowski klub. Węgrzy. Frankowski. Dobrze zatrzymany przez Zawadzkiego. Ale teraz niepotrzebna, łatwa strata w środku przez Roberta Wilka. Słuszne reprymendy Adama Topolskiego. Na szczęście dla Lechitów przerwana akcja prawą stroną Krakowa. Pater wznowi grę od rzutu z autu. Głośne kolejosz, kolejosz na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Czerwiec poradził sobie z Piskułą. Czerwiec do Frankowskiego. Jeszcze jest Kulawik. Kulawik z lewej nogi. Zablokowane uderzenie przez Arkadiusza Głowackiego. Oto kapitan drużyny krakowskiej. Spokojnie Przemysław Urbaniak. Niezwykle młodych zawodników w defensywie ma trener Adam Topolski. Głowacki 20 lat, Urbaniak 24, Augustyniak 23 lata.
To jeszcze piłkarze z małym doświadczeniem ligowym, chociaż już wiele potrafiący. Czerwiec w stronę Kałużnego, ten jednak wzięty w kleszcze przez dwóch piłkarzy Lecha. Jeszcze Bogdan Zając, no ale takie uderzenie na oślep. Bardzo niecelne. Adam Topolski w jednym z wywiadów mówił: mam w Lechu piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę. No i na pewno po występach drużyny Kolejorza w całym sezonie, bo nie tylko w rundzie wiosennej, trzeba zgodzić się ze szkoleniowcem poznańskiej drużyny. Dreyer. Maćkiewicz. Dreyer. Niedokładnie, przepraszające gesty Marcina Dreyera. Piłkarza, który niegdyś grał w reprezentacji do lat 21, kiedy jej trenerem był Edward Lorenz. A to Tomasz Frankowski. Niektórzy domagają się, aby otrzymał powołanie do pierwszej reprezentacji. Tymczasem lewą stroną Maciej Żurawski, który debiut w kadrze ma już za sobą. Żurawski, dobra piłka, ale był dobrze ustawiony Kalicza, który uprzedził Piskułę. Jeszcze Maćkiewicz, ponad bramką. Czarnat ładnie uwolnił się pod opieki obrońcy. Przełożył piłkę z lewej na prawą nogę. No ale zabrakło przy tym uderzeniu precyzji. Oszukał w prosty sposób Kulawika. Były król strzelców drugiej ligi. Lech Wisła po 20 minutach 1-2. Dobre, szybkie spotkanie. Nie brakuje podbramkowych spięć. No ale w końcu grają lider z wiceliderem. Chociaż jak już mówiłem, tak było przed tą kolejką po piątkowym zwycięstwie Widzewa. Na drugie miejsce kosztem Lecha awansował właśnie zespół Marka Dziubra. Wilk odrzutu z aut. Maćkiewiczem ponownie Wilk. Od dobrych kilku minut przewaga drużyny poznańskiej. Z kontry stara się grać krakowska Wisła. Nie najlepiej teraz Węgrzyn, ale spokojnie przejął piłkę Artur Czarnat. Augustyniak. Przerwana akcja przez Moskalewicza, a to Leszek Zawadzki. On dzisiaj pełni rolę defensywnego pomocnika. Ma wspomagać obrońców. Ma być tym człowiekiem od tak zwanej czarnej roboty w drugiej linii. Dreyer. I od bramki Michał Kokoszanek. Popychał Kaliciak Roberta Wilka. Piskuła. Żurawski. Dobra gra Żurawskiego w dzisiejszym spotkaniu. Dużo kontaktów z piłką. Dużo dobrych zagrań. Chociaż występuje jakby raczej w roli rozgrywającego, podającego piłkę niż egzekutora. Maćkiewicz. Nie poradzi z nim sobie Kałużny. Teraz powraca także Czerwiec. Niedokładnie do Roberta Wilka. I ruszają lewą stroną piłkarze Wisły. Od razu szybko dwóch, trzech, czterech piłkarzy przemieszcza się na połowę przeciwnika, aby stworzyć przewagę liczebną. No, ale niezadowolony z gry swoich podopiecznych w ostatnich minutach jest Franciszek Smuda. Cały czas gestykulujący, mający ciągłe pretensje do swoich zawodników. Ale także Adam Topolski raczej nie siedzi na ławce, tylko na stojąco ogląda przebieg tego spotkania. Zawadzki. Dobry występ przeciwko Legii tego piłkarza, chociaż został wprowadzony dopiero po przerwie. No ale teraz nie popisał się rozgrywający Lech.
Urbaniak. Po tym wspaniałym kwadransie, wspaniałym początku, w którym oglądaliśmy trzy bramki, szybką grę, teraz gra nieco siadła. Wolniej rozgrywają piłkę piłkarze Lecha, no i Wisła raczej czyha na kontry, nie stara się przejmować inicjatywy w tym meczu. Lech, jak widzimy, częściej w posiadaniu piłki. Czerwiec. Niedokładnie przejął piłkę Robert Wilk, ale nie zdołał zagrać jej precyzyjnie do Maćkiewicza. Kaliciak. Jest asekurujący tyły Przemysław Urbaniak. Augustyniak. Znowu wolno, nie mrawo. Szerfchen. No ale przypomnijmy, że tak zaczęła się też ta akcja, która zadecydowała o tym, że Lechici zdobyli kontaktową bramkę. Augustyniak. Nikt tam nie pobiegł w stronę piłki, aby wykończyć akcję po podaniu Augustyniaka i spokojnie od bramki Artur Carnat. Opuścił tylko jeden mecz w tym sezonie. Wówczas na Konwiktorskiej w Warszawie bronił Jakub Wierzchowski. Wisła wygrała wówczas 3-1, a Wierzchowski obronił dwa rzuty karne. No ale nie zmieniło to wcale decyzji Franciszka Smudy. Już w następnym spotkaniu, mimo świetnej postawy w Warszawie, wystawił Cernata. Tymczasem Marek Zając nie decydował się na przecięcie tego dośrodkowania Kokoszanek, ale na szczęście dla drużyny poznańskiej byli dobrze ustawieni obrońcy. Żurawski. Zawadzki. Ładna piłka na prawo do Roberta Wilka. Ale jest tutaj dwóch obrońców. I jest także Artur Carnat. Augustyniak. Do Głowackiego. Dobre występy tego zawodnika w reprezentacji młodzieżowej. Chociaż w zasadzie trzeba powiedzieć, że dobry występ tylko ze Szwedami, bo Anglią przy klęsce 0-5 trudno pochwalić któregoś z zawodników. Kulawik. Kolejny nieudany atak prawą stroną drużyny poznańskiej, która niemal w ogóle nie korzysta z lewego skrzydła. Zagranie do Patera. Pater jest już w polu karnym. W długi róg mierzył Grzegorz Pater. Piłka skozłowała jeszcze przed Kokoszankiem, ale minęła bramkę. Nie było tam nikogo z partnerów, a więc Grzegorz Pater zdecydował się na oddanie strzału. On także długo grał jako napastnik, no ale zdaniem Franciszka Smudy, ze względu na swą szybkość, na wyprowadzanie piłki ze środka pola bądź też ze skrzydła, dużo lepiej spisuje się w drugiej linii. I na tej pozycji też ustawia go popularny Franc. To wspaniała koszulka poznańskiego Lecha, która jest teraz przez jego sympatyków rozwijana. Kałużny Marek Zając i Bogdan Zając. Pater. A to tylko dziewczyn. Proszę bardzo, zadawmy się wtedy bieg tylko. Czerwiec. Nie potrafią teraz wyjść z własnej połowy piłkarze Wisły, stąd też oddanie piłki do Czerwca. Ten od razu przeszedł z prawej na lewą stronę boiska, gdzie jest więcej miejsca. Frankowski. Węgrzyn do Moskalewicza. Piłka w pole karne. Tutaj nie ma nikogo z prawej strony. Dopiero teraz jest Frankowski. Ale są także piłkarze gospodarzy. Gest zniechęcenia u Biskuły, kiedy nie przejął piłki. Pater. Czerwiec do Kulawika. Dobrze Przemysław Urbaniak. I aut dla gospodarzy. Na linii po tej stronie jest Sławomir Stępniewski z Wydziału
sędziowskiego z Warszawy. Nie zawsze prowadzi spotkania z panem Mirosławem Mileckim, bowiem jest także asystentem Jacka Granata, również w spotkaniach międzynarodowych. Pan Mirosław Milewski także jest sędzią międzynarodowym, ale częściej jest asystentem, a więc sędzią liniowym, niż arbitrem głównym spotkania. Piskuła do Urbaniaka. Kolejna próba wyjścia z własnej połowy w ataku pozycyjnym. Lechik Zawadzki przeniósł się ze środka na lewą stronę, ucieka z przodu Dreyer, ale zdecydował się na stalową akcję Zawadzki. Jeszcze jeden zwód, Zawadzki jest już w polu karnym i powraca Bogdan Zając. Faulował Leszek Zawadzki, obrońcę Wisły. Ostrzega pan Milewski pomocnika Lecha. Czerwiec. Kulawik. Ponownie czerwiec do Kaliciaka na lewą stronę. Dobry zwód. Ciągle 1-2 w spotkaniu 20. kolejki piłkarskiej ekstraklasy między Lechem Poznania a Krakowską Wisłą. Pół godziny gry za nami. Dreyer. Bogdan Zając i Żurawski. Myślał chyba Bogdan Zając, że tak sprytnym zagraniem fauluje Żurawskiego, ale pan Milewski tego nie zauważy. Stało się jednak inaczej. Bardzo dziękuję, Kulawik. Fatalnie rozegrany stały fragment gry przez gospodarzy. Na razie poza tą jedną akcją 14 minuty nie kleje się wyraźnie z przodu gra drużynie poznańskiej. Czyżby fakt straty Majewskiego tak dużo oznaczał dla zespołu topolskiego? Czerwiec. Węgrzy. Kaliciak. Wspaniała atmosfera w Poznaniu. Kibice zaopatrzeni nie tylko w flagi, ale także w białe bądź niebieskie kartki papieru. Och, niesamowita sytuacja. Niby strzał taki od niechcenia i popełnia fatalny błąd Kokoszanek. Ryszard Czerwiec popatrzył. Piłka odbiła się jeszcze chyba od głowy któregoś z obrońców drużyny Lecha. Tak zwana bramka z niczego, bowiem wydawało się, że nie ma żadnego zagrożenia. Czy było faktycznie uderzenie piłki przez obrońcę? No być może próbował interweniować tam Urbaniak, ale w tej powtórce trudno powiedzieć, czy musnął piłkę głową, czy też nie. 1-3 po strzale Ryszarda Czerwca. Dosyć dziwna bramka. No ale stało się. 32 minuta. Wisła prowadzi już 3-1. Ryszard Czerwiec. Wiedzieliśmy od dawna, że potrafi uderzyć z dystansu. Piłka skozłowała jeszcze przed Kokoszankiem. No i na pewno należy powiedzieć, że błąd golkipera gospodarzy. Teraz pocieszające słowa kibiców w Poznaniu, którzy skandują imię Kokoszanka. No taki gol to może na pewno podciąć skrzydła. No a sympatycy Wisły cieszą się, że lider ekstraklasy prowadzi ponownie różnicą 2 goli. Żurawski, w polu karnym Zawadzki i Maćkiewicz. Kolejny rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Ucichło teraz nieco na stadionie w Poznaniu. No mało kto spodziewał się chyba takich 30 minut na bułgarski. 3-1 prowadzi Wisła w Poznaniu z Lechem. No i na razie rozbijają te akcje ofensywne drużyny topolskiego obrońcy krakowskiej Wisły.
Robert Wilk. A to maskotka drużyny Lecha, także nieco zasmucona, Pyra. Czerwiec. Czyżby Wisła zamierzała dobić rywala? 4-5. Cały czas przy piłce Czerwiec. Ładne zagranie, chociaż niedokładne do Kulawika. I teraz szansa na wyprowadzenie kontry przez Lechitów. Niemalże kopia sytuacji sprzed kilkunastu sekund. Żurawski. Poradził sobie z Kaliciakiem. Żurawski jest już polu karnym. Nikt nie zamykał tej akcji z lewej strony. Oto Maciej Żurawski, 22 lata. Niewiele brakowało, a grałby dzisiaj w krakowskiej Wiśle, bowiem interesowała się nim ta drużyna. Zdecydował się jednak 22-letni napastnik na pozostanie w Poznaniu. Podpisał kontrakt na 2,5 roku. Ma za sobą dwa występy w drużynie narodowej. Maciej Żurawski. Czerwiec. Imponująca postawa Czerwca w dzisiejszym spotkaniu. Znowu próba prostopadłego zagrania. Tym razem do wychodzącego tam Kulawika. Bogdan Zając. Zrezygnowany jakby Jarosław Maćkiewicz. Nie dali mu obrońcy Wisły dojść do zbyt wielu sytuacji. Oddał jeden groźny strzał, obroniony przez Sernata. Czerwiec. Piłkarz, który chyba najczęściej jest w dzisiejszym spotkaniu przy piłce. A to Adam Topolski. Najpierw wyciągnął Lecha ze strefy spadkowej, uratował go przed degradacją. No a teraz walczy o europejskie puchary. O to samo nie może walczyć niestety Franciszek Smuda, bo jak wiemy, krakowska Wisła, jeśli w tym sezonie zajmie miejsce gwarantujące jej start w europejskich rozgrywkach, nie będzie mogła w nich wystąpić. Taka jest kara za incydent w meczu Pucharu UEFA z Parmą. Wilk. Zostawił Żurawski piłkę Robertowi Wilkowi, jednemu z najbardziej doświadczonych piłkarzy w Lechu, 29 lat. Jeśli chodzi o drużynę gospodarzy, to najstarszy zawodnik na boisku. Brakuje przyspieszenia akcji, za to za dużo takich błędów jak przed momentem. 3-4, prawą stroną pędzi Pater, w środku jest Czerwiec, do niego zagranie, Czerwiec, Kulawik. No i wmieszał się w to wszystko powracający Zawadzki. No ale niezwykle groźne te kontry drużyny Wisły. Tyle tylko, że bardzo często zdarzają się one po tych prostych, łatwych stratach w drugiej linii piłkarzy Lecha. Od bramki Kokoszanek. Próbował tam składać się do strzału Kałużny. Już szybko lewą stroną boiska Dreyer. Obok niego Pater. Piskuła. Szerfkę. Dobre wyjście Węgrzyna. Moskalewicz. Czerwiec. Kałużny. Spokojna, mądra, rozważna gra w drugiej linii drużyny krakowskiej. Zając. Marek Zając. Obok niego Dreyer, walka wręcz, no, żeby nie doszło tam do jakichś przepychanek, ale dosyć szybko wszedł między dwóch piłkarzy Sławomir Stępniewski, jest także na miejscu Mirosław Milewski. Rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Dwuosobowy mur Lechitów. Ryszard Czerwiec. Piłka w pole karne. Jest tutaj Kazimierz Węgrzyn. Kokoszanek atakowany przez Moskalewicza.
ale nie faulował go oczywiście w polu 5 metrów, bowiem każdy kontakt z bramkarzem w polu bramkowym kończy się odgwizdaniem faulu dla drużyny broniącej się. Blech, Wisła 1-3. No kto wie, jak potoczyłyby się losy tego spotkania, gdyby nie ten strzał Ryszarda Czerwca i niezbyt pewna interwencja Kokoszanka, która kosztowała Lechitów utratę trzeciej bramki. Maćkiewicz faulował Szerwa. Olgierda Moskalewicza. Bowiem zespół gospodarzy gra jakby bez wiary w to, że może dzisiaj zdobyć punkty kosztem lidera naszej ekstraklasy. W przypadku zwycięstwa krakowskiej Wisły drużyna Białej Gwiazdy miałaby na swoim koncie już 52 punkty, a więc 12 przewagi nad Widzewem i Lechem. To w zasadzie rozwiewałoby nadzieję drużyny z Łodzi i z Poznania na to, że mogą zagrozić 11 z Krakowa, jeśli chodzi o walkę o mistrzowski tytuł. Czerwiec. No ale dzisiaj mistrzowsko prezentuje się zespół Smudy. Czerwiec. Znowu próba zaskakującego uderzenia. Niesygnalizowany strzał. Ale tym razem zbyt lekki i dobrze ustawiony Kokoszanek nie dał się zaskoczyć. Dreyer. Bogdan Zając. Nie do przebrnięcia na razie środek obrony złożony z Kazimierza Węgrzyna i Bogdana Zająca. Pater. Piskuła. Może on poderwie drużynę gospodarzy do lepszej, szybszej gry. Robert Wilk do Maćkiewicza. W środku jest Żurawski. Pędzi środkiem także Piskuła. Cały czas Robert Wilk. Żurawski. Prosto w Bogdana Zająca, ale jeszcze jest przy piłce Żurawski. Domagali się ręki kibice siedzący blisko tej całej sytuacji. I będzie rzut wolny dla gospodarzy. Nieprzepisowo powstrzymywał Żurawskiego Bogdan Zając. No teraz jest to głośniej. Zrobiło się na stadionie. Artur Sarnat ustawiający swoich obrońców. Zawadzki, Maćkiewicz, Wilk, a także Głowacki w polu karnym. No ale nie wyszło to dośrodkowanie Żurawskiemu. Nie bardzo ma pole manewru, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Adam Topolski, Sołtysiak, Bartnik, Najewski, Goliński, Zieniuk to nie są piłkarze, którzy wchodząc na boisko mogą rozstrzygnąć o losach meczu. Kokoszanek uprzedzający szarżującego Frankowskiego. Jest za to Justin Norom, napastnik, i podejrzewam, że na niego zdecyduje się być może w drugiej części gry szkoleniowiec drużyny poznańskiej. Tymczasem Wilk przeniósł się z prawej na lewą stronę, no ale nie przyniosło to zbyt dużego efektu drużynie gospodarzy. Bogdan Zając. Czerwiec. Już nieco spokojniejszy, chociaż cały czas ma coś do powiedzenia Franciszek Smuda. Czerwiec. Moskalewicz. Zostawiają zbyt dużo swobody na swojej połowie piłkarze Lecha zawodnikom gości. Frankowski, ale jest Dreyer. Na oślep Kałużny. On potrafi także strzelić z dystansu. Asekuracja Urbaniaka i piłka w rękach Kokoszanka. Około 5 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. 4 bramki, 3 dla krakowskiej Wisły, 1 dla poznańskiego Lecha, chociaż drużyna gospodarzy stara się o zdobycie drugiej. W polu karnym Robert Wilk, niepilnowany także Dreyer. Ale nie otrzymało piłki ani Dreyer, ani Żurawski, ani Piskuła. Stąd też zrozumiałe te gesty Topolskiego. To nie ten sam Lech jak w pierwszych spotkaniach tej rundy. Tylko raz stracili punkty Lechici na wiosnę. W meczu na tym stadionie z warszawską Legią. Bezbramkowy remis, chociaż
piłkarze Kolejorza mieli 3 stuprocentowe sytuacje na to, aby zdobyć bramkę. Żura do Roberta Wilka. Obok niego nieustannie Kaliciak. Robert Wilk uwolnił się. Wilk, Maćkiewicz, Szerfchen. No ale bardzo niecelne uderzenie reprezentanta drużyny Pawła Janasa. I zasmucony Adam Topolski. Jako trener często mierzył się z Wisłą, jako szkoleniowiec Krzyostrowiec, jako trener Zagłębia Lubin. Zdarzało mu się często remisować, no ale z Krakowa zazwyczaj z tymi drużynami przywoził porażki. Czerwiec. Ponownie główny rozgrywający Wisły przy piłce i pan Mirosław Milewski kończy pierwszą połowę spotkania. Cicho, spokojnie, jak makiem zasiał na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale trudno się dziwić. Popatrzmy na rezultat. Lech przegrywa z liderem naszej ekstraklasy 1-3. To był fantastyczny kwadrans w tym spotkaniu, chyba najbardziej efektowne 15 minut w całym piłkarskim sezonie. Dwie bramki, najpierw drużyny Wisły, potem kontaktowy gol Piskuły, po czym w 31 minucie Ryszard Czerwiec strzela trzecią bramkę. No i nadzieje kibiców na zdobycie punktów przez poznański Lech są mizerne. Popatrzmy na statystyki. 5-krotnie na bramkę Sarnata strzelali zawodnicy Lecha. 7-krotnie piłkarze Wisły. Co najważniejsze, nie mieliśmy żadnej żółtej kartki w tym spotkaniu. Przewaga krakowskiej Wisły, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Chociaż jak pamiętamy, w pierwszych 15-20 minutach było odwrotnie. 2 rzuty rożne dla zespołu Lecha. Ani razu z narożnika boiska nie dośrodkowywali piłkarze Wisły. A to bramka Grzegorza Kaliciaka. Rzut wolny w 11 minucie. Fantastyczne uderzenie popularnego Kalego. 2-0 w tym momencie prowadziła Wisła. No a teraz po 45 minutach prowadzi już 3-1. Być może będzie to najładniejszy gol całej kolejki. A tego strzelił Grzegorz Kaliciak. To jeszcze bramka Piskuły, także piękne uderzenie. Wydawało się, że Lech podkręci tempo, że zdoła zdobyć wyrównującą bramkę. No i ten moment, o którym już mówiłem. 31 minuta, nie najlepsza postawa nie tylko obrońców, ale także Michała Kokoszanka. Strzał z dystansu Ryszarda Czerwca. No i mamy do przerwy wynik 1-3. Czy Wisła utrzyma to prowadzenie? Czy Adam Topolski jest w stanie zmobilizować swoich piłkarzy? Przekonamy się po przerwie. Na razie oddaję głos do studia w Warszawie. No faktycznie, tak jak mówiła Jolanta Fajkowska, wygrają Polacy. W pierwszej połowie na boisko oglądaliśmy samych zawodników z naszego kraju. Na ławce jeden Nigeryjczyk, Justin Norom, to piłkarz poznańskiego Lecha. Być może Adam Topolski zdecyduje się na wystawienie tego zawodnika w drugiej połowie. Są różne metody budowania mocnych zespołów. Na zachodzie Europy często kupuje się zawodników zagranicznych, aby wzmocnić zespół, aby on osiągał sukcesy nie tylko w krajowych rozgrywkach, ale także na boiskach europejskich, w Pucharze UEFA czy w Lidze Mistrzów. Wisła zastosowała inny manewr. Kupiła zawodników krajowych, ale często tych, którzy grali dotychczas za granicą. Myślę tutaj na przykład o Czerwcu, o Frankowskim, Kaliciaku czy Węgrzynie. Ci piłkarze wyjechali za granicę, no a potem działacze krakowskiej Wisły zdecydowali się na to, aby ich ściągnąć do kraju, no i stworzyć prawdziwie mocny zespół w naszej ekstraklasie. I z pewnością Wisła jest takim zespołem. Pokazuje to także w meczu na szczycie w Poznaniu. Prowadzą Wiślacy 3-1 i chyba niezagrożenie sięgną tutaj po 3 punkty. Zadecyduje o tym, spodziewam się, pierwszy kwadrans, bo jeśli Lechici nie zdobędą kontaktowej bramki, wtedy może być u nich uczucie rezygnacji. Justin Norom pojawia się na boisku. A boisko opuścił Marcin Drajer. To jedyna w zasadzie szansa na sukces w tym spotkaniu, bowiem nie ma żadnych mocnych, doświadczonych piłkarzy na ławce rezerwowych
trener Adam Topolski. No a Justin Norom jest piłkarzem, który był w Wiśle, trenował z tym zespołem, zagrał nawet w kilku sparingach, nie zyskał uznania Franciszka Smudy, więc być może będzie starał pokazać się temu szkoleniowcowi, pokazać mu, nie chciałeś mnie, a ja jestem naprawdę dobrym piłkarzem. No ale aby tak się stało, Justin Norom powinien zdobyć dzisiaj tutaj bramkę. Rozpoczęli Wiślacy. No ale ten pierwszy atak nieudany. Kokoszanek nie zdecydował się na zmianę bramkarza. Andrzej Woźniak, chociaż w przerwie sugerowali to niektórzy dziennikarze, że powinien wystawić jednak na tak ważne spotkanie Andrzeja Woźniaka, który jest bramkarzem przecież bardziej doświadczonym. Wiele lat występów w Ekstraklasie, zresztą nie tylko naszej, bo grał przecież także w Portugalii. 20 razy Andrzej Woźniak występował w reprezentacji narodowej, a poza tym ma 33 lata, Kokoszanek tylko 21. No ale nie zdecydował się na zmianę Adam Topolski. Zawadzki płasko w pole karne. Jest Maćkiewicz, obok niego Kazimierz Węgrzyn. Z powrotem piłka do Zawadzkiego. Zawadzki płasko po ziemi wprost pod nogi Bogdana Zająca, który długo się nie zastanawiając wybija piłkę na aut. Głowacki. Wzmaga się doping. Świetnie zachowujący się dzisiaj publiczności na bułgarskiej. To naprawdę doping i kibicowanie na najwyższym poziomie. Zresztą tak jest w całej niemalże rundzie wiosennej w Poznaniu. Od rzutu z autu Kaliczak, zdobywca drugiej bramki dla Krakowia. Węgrzyn. I wznowią piłkę, wznowią grę rzutem z autu piłkarze Lecha. Zawadzki. Maćkiewicz. Ponownie Zawadzki, przy nim dwóch piłkarzy Wisły, Czerwiec i Kulawik. Poradzili sobie z młodym pomocnikiem poznańskiego Lecha, Urbaniak. Augustyniak niecelnie wprost pod nogę Węgrzyna. Nad palonym był Frankowski, ale nie było podniesionej chorągiewki, bowiem piłka trafiła pod nogi Kokoszanka. Nie będzie prawdopodobnie, chociaż nie przesądzajmy jeszcze sprawy, zwycięstwa poznańskiego Lecha, tak jak to było u siebie w poprzednim sezonie. Lech wygrał wówczas 2-0, a przed dwoma laty 1-0. No ale nie ma dzisiaj na boisku piłkarzy, którzy zdobywali wówczas bramki w sezonie 97-98. Bykowski i Kryger. A w sezonie 96-97 Majewski, który co prawda występuje w drużynie Lecha także w tym sezonie, no ale jest kontuzjowany. Kaliczak zostawił piłkę Moskalewiczowi. Spokojnie do tyłu do Bogdana Zająca. W przodu tylko Maćkiewicz. Justin Norom po prawej stronie boiska, stąd raczej skrzydłem będzie starał się atakować bramkę Artura Sarnata. To jest właśnie Norom. Świetna teraz akcja ciemnoskórego napastnika. No szkoda, że nie zdecydował się na rajd, tylko na zaprezentowanie swoich technicznych umiejętności. Augustyniak. Teraz błąd obrońcy. Rozejrzał się Tomasz Frankowski. Za jego plecami jest Ryszard Czerwiec. Wbiegają pod bramkę Kokoszanka, także Kulawik, do niego zagranie. Dobre wyjście Kokoszanka. Szybko do Głowackiego na prawą stronę. Robert Wilk teraz bardziej w roli środkowego rozgrywającego. Ładnie na skrzydło do Norma. Norom, dośrodkowanie. Gdzie jest piłka? Niecelne zagranie piłkarza poznańskiego Lecha. No na pewno wniósł nieco ożywienia, przynajmniej na razie, Justin Norom. Niezły technicznie, szybki. Może poradzić sobie z wysokimi obrońcami drużyny Wisły. No ale ci radzili sobie w pierwszej połowie dosyć dobrze, poza jednym, jedynym momentem, kiedy nikt nie pilnował Piskuły, a ten strzałem
spoza pola karnego strzelił jedyną jak na razie bramkę dla Lecha. Pozwalają rozgrywać piłkę drużynie poznańskiej. Piłkarze Wisły, spokój. W drugiej linii Głowacki, Maćkiewicz. Kiedy jest przy piłce, zaraz przy nim dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach. Zmusili zawodników Lecha do zagrania do tyłu. Wiślacy teraz lewą stroną do Żurawskiego. Żurawski obok niego. Marek Zając, Żurawski zdołał dośrodkować. No i szkoda dla Lecha, że ta piłka odbiła się od pięty Piskuły. Nie spodziewał się chyba, że ta spadnie mu pod nogi. Krzysztof Piskuła. Jeszcze walczący Maćkiewicz, świetny wślizg Kulawika. Moskalewicz, Czerwiec. Wszystko to na... Wszystko to na nic, bowiem już przy piłce jest Urbaniak. Naciskany przez Frankowskiego. Błąd Kulawika, ale niecelne zagranie Piskuły. 50 minut za nami. W dalszym ciągu Lech przegrywa w meczu 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Wisłą 1-3. Leży Moskalewicz, który doznał jakiegoś urazu. Nie przerywają gry poznaniacy. Robert Wilk na lewej stronie. Ale już wszystko w porządku z Moskalewiczem. Podniósł się i może kontynuować grę. Maćkiewicz. Ale znowu tam, gdzie jest najwięcej piłkarzy drużyny gości. Dobry sposób, kiedy któryś z zawodników Lecha znajduje się już bardzo blisko bramki. Wtedy nie jeden, a dwóch obrońców stara się przerwać akcję. Kałużny. Kulawik. Frankowski. Popatrzmy na tę kontrę Wiślaków. Zagranie do Frankowskiego. Jest Zawadzki. Jeszcze Kulawik. Dobrze Piskuła. Norom do Roberta Wilka. Po prawej stronie Piskuła. W środku Żurawski z Maćkiewiczem na lewym skrzydle. Norom. Miękkie wrzucenie piłki. Norom sam na sam. Norom. Ale wcześniej podniesiona chorągiewka pana Sławomira Stępnieckiego. Ciemnoskóry napastnik Lecha był na spalony. I faktycznie należy zgodzić się z asystentem pana Milewskiego. Wszyscy sędziowie byli kiedyś piłkarzami, chociaż nie grali w pierwszej czy w drugiej lidze. Także pan Stępniewski występował niegdyś w drużynie warszawianki, ale to jeszcze w wieku juniora. Dzisiaj wszyscy są zapalonymi fanami tenisa. Ładne wrzucenie piłki do Żurawskiego. Żurawski, ostry kąt. I tylko jęk zawodu na trybunach. No ale druga akcja, która pokazała, że można oszukać obronę Wisły. Jakby po bokach Kaliczek i Zając spisywali się gorzej niż w środku Węgrzyn z Bogdanem Zającem. A tutaj zabrakło precyzji. To była uciekająca piłka i ciężko było ją lepiej uderzyć Żurawskiemu. No ale jeszcze nie rezygnują, nie poddają się Lechici. Piskuła. I znowu lewą stroną boiska, jakby zwietrzyli swoją szansę w tym właśnie miejscu. Moskalewicz. Błąd Kałużnego. Wyłapał piłkę Szerwken. Ruszają Lechici, ale popychany tam Robert Wilk stracił piłkę. Sześciu piłkarzy Wisły kontra piątka Lechitów. Chociaż wolno rozgrywa teraz piłkę Moskalewicz. Po prawej stronie ma Czerwca, do niego zagranie. Jest tutaj niepilnowany Pater. Pater, odskoczyła mu piłka i mógł interweniować Głowacki. Niewiele brakowało, by nie tylko Rejsa i Araszkiewicza stracili Lechici przed rundą wiosenną. Arkadiusz Głowacki był na testach w Borussii Dortmund. Na razie jednak
nie trafił do tego słynnego klubu, ale kto wie, czy po zakończeniu sezonu zawodnik reprezentacji młodzieżowej nie przeniesie się do Niemiec. Frankowski, ale dobrze ustawiony Tomasz Augustyniak, który głową skierował piłkę do swojego bramkarza. Franciszek Smuda i spokojni teraz kibice poznańskiego Lecha. Mniej na pewno trener tej drużyny, Adam Topolski. To nie tylko pojedynek piłkarza, ale także dwóch trenerskich znakomitości. Na razie bilans lepszy dla Smudy, chociaż zdarzały się zwycięstwa Topolskiego przeciwko Francowi. Na przykład jak był trenerem KSZO Ostrowiec, wtedy drużyna z Ostrowca prowadzona właśnie przez Topolskiego pokonała Widzew prowadzony przez Smudę 2-0. Tak właśnie muszą grać Lechici, jak teraz Robert Wilk. Szybko próbować wyłuskać piłkę Nynorom, no ale ten strzał wyraźnie mu nie wyszedł. No ale to już trzecia sytuacja tego zawodnika, tyle tylko, że za każdym razem nie przyniosła ona żadnego efektu Lechitom. 10 minut drugiej części gry za nami. Drużyna Franciszka Smudy prowadzi z zespołem Adama Topolskiego 3-1. Wszystkie bramki w pierwszej połowie. Frankowski, Kaliciak i Czerwiec to, jeśli chodzi o drużynę Wisły, i jedyny jak na razie gol Lechitów w wykonaniu Piskuły. Szerwkę. Głowacki. Urbaniak. Cały czas czekają na błąd, na stratę piłki przez Lechitów piłkarze z Krakowa. Czerwiec. Węgrzy. Sarnat. Sporo chaosu teraz w grze zarówno gości, jak i gospodarzy. Węgrzyn, Kałużny, wraca Zawadzki i powstrzymuje udanie Tomasza Kulawika. Piskuła. Dobre teraz zagranie na lewą stronę, chociaż nie zdążył do niego Robert Wilk. Kaliciak. Czerwiec. Popatrzmy, co zrobi z piłką rozgrywający krakowskie Wisły. Stracił ją w dosyć prosty sposób. Stworzył przez to szansę dla drużyny gospodarzy. Żurawski. Do Roberta Wilka. Ten ma teraz miejsce, czas i swobodę, aby dokładnie dograć piłkę. Wilk, ale wprost pod nogi Kazimierza Węgrzyna. Teraz już tylko nastawieni na grę z kontry Wiślacy. Niedokładnie Szerwkę. Żurawski. Nic nie było, grać dalej. Pokazuje pan Milewski Żurawskiemu, aby podniósł się z boiska. Moskalewicz. Z przodu Kulawik i po lewej stronie Frankowski, ale do tyłu zagrywają Wiślacy. To dla nich pracuje czas, to oni prowadzą 3-1. Popatrzmy raz jeszcze. Wzięty w kleszcze przez Węgrzyna i Kaliciaka Maciej Żurawski. Czy był faulowany, czy nie? Decyzją sędziego przy piłce była Wisła, ale teraz szansa przed zespołem z Poznania. Ponownie Żurawski, no i tym razem jest rzut wolny dla drużyny kolejarzy. Pokazuje dokładnie, z jakiego miejsca będą wykonywać rzut wolny piłkarze Lecha pan Milewski. No pamiętają piłkarze Wisły mecze sędziowane przez tego arbitra, ale o tym może za chwilę. Podobna sytuacja jak z pierwszej połowy, tyle tylko, że teraz szanse na zdobycie bramki mają nie Wiślacy, a drużyna Lecha. Tomasz Augustyniak
Jest także Piskuła. Augustyniak zostawił piłkę Piskule. Ładne, mocne, techniczne uderzenie, ale dobrze ustawiony Artur Sarnat. Bez problemu chwycił piłkę. Piskuła, specjalista od stałych fragmentów gry, od uderzeń z dystansu. Jego druga próba w tym meczu. Pierwsza była udana, tyle tylko, że z akcji, a nie z rzutu wolnego. Druga już mniej. Daniel Dubicki powinien za kilka chwil pojawić się na boisku. Napastnik, który nie ma szczęścia do zespołów, w których występuje, bowiem gdzie przyjdzie, tam jest tylko rezerwowym, poza krótkimi momentami, kiedy udaje mu się awansować do pierwszego składu. Kiedy grał w łódzkim klubie sportowym, najpierw pierwszoplanowymi postaciami w napadzie byli Płóciennik z Cebulą, potem Saganowski z Trzeciakiem. No, kiedy grał z Mięcielem, który był wypożyczony do UKS-u, spisywał się chyba zdecydowanie najlepiej. Teraz zawodników w Wiśle jest tak dużo, że trudno wywalczyć miejsce w pierwszej jedenastce. Tym bardziej, że Franciszek Smuda często ustawia drużynę w ten sposób, że z przodu jedynym wysuniętym typowym napastnikiem jest Frankowski, a po bokach grają Moskalewicz z Paterem i często oni są skrzydłowymi, a takim klasycznym napastnikiem jest tylko Tomasz Frankowski. Sygnalizuje zmianę pan Milewski. Opuści boisko Radosław Kałużny. Piłkarz, który powrócił do gry po długotrwałej kontuzji. Chociaż nie, jednak Moskalewicz, a więc zasłonięta była ta siódemka. Nie numer 2, a 27. Olgierd Moskalewicz opuszcza boisko, a na jego miejsce Daniel Dubicki. A więc ofensywny zawodnik wchodzi za ofensywnego zawodnika. Nie sądzimy więc, że Franciszek Smuda będzie starał się tutaj utrzymywać rezultat, ale być może zadać decydujący cios. Norom, Piskuła. Atakowany przez Ryszarda Czerwca, zmuszony do zagrania w stronę własnego bramkarza. Rusza Augustyniak, coraz częściej on rozgrywa piłkę, zostawiając z tyłu partnerów z obrony. Dobrze Węgrzyn, jeszcze był tam Piskuła, Szerfchen. Naciskany ostro przez Ryszarda Czerwca. Dwóch piłkarzy zostało z przodu. Dubicki zajął faktycznie pozycję Moskalewicza na lewej stronie pomocy. Głowacki. Urbaniak. Uprzedzony przez Kulawika Robert Wilk. Czerwiec. Kulawik. Pojedynek szybkościowy z Głowackim. Poradził sobie młodszy o blisko 10 lat piłkarz Lecha. Ale przejął piłkę Kaliciak. Kałużny. Dubicki zostawił piłkę Czerwcowi. I dobra interwencja Kokoszanka, którego asekurował jeszcze Przemysław Urbaniak. Będzie także zmiana w zespole poznańskiego Lecha. Z numerem 5 przygotowany do wejścia Piotr Sołtysiak. Zaledwie jeden krótki występ w lidze tego zawodnika, no ale mówiłem o tych kłopotach kadrowych, o tej krótkiej ławce zespołu Adama Topolskiego. Boisko opuści Leszek Zawadzki, a na jego miejsce z piątką Piotr Sołtysiak. Coraz mniej czasu i coraz mniej nadziei przed poznańską drużyną na zdobycie chociażby punktu w tym spotkaniu. To zmęczony Leszek Zawadzki. No i zobaczymy, jak spisywać się będzie niedoświadczony Piotr Sołtysiak. Norom w walce z Węgrzynem. Szerfchen. Od własnej bramki rozpocznie Artur Sarnat. I dwa trenerskie oblicza. Widzieliśmy lekki uśmiech na twarzy Franciszka Smudy. No i poważną minę
Adama Topolskiego. Zanosi się na to, że 17 zwycięstwo w 20 meczu odniesie Wisła Kraków, a poznański Lech dozna 6 porażki w tym sezonie. Wisła będzie już bardzo, bardzo bliska tytułu mistrza Polski. Jedyna wpadka w tej rundzie to porażka z Polonią Warszawa u siebie 1-3. No ale zespół czarnych koszul pokazał już w tym roku kilkakrotnie, że jest bardzo mocną drużyną. Daniel Dubicki będzie w sytuacji sam na sam, nie jednak zdecydował się na odegranie piłki. Jeszcze Kulawik, jeszcze Frankowski, jeszcze Pater, przepraszam. Ale zablokowany dobrze Grzegorz Pater przez młodego Sołtysiaka. 25 minut do zakończenia spotkania. Lech Poznań, Wisła Kraków 1-3. Przez 20 minut drugiej części nie udało się Lechowi zdobyć kontaktowej bramki. Czerwiec. Próba dogrania piłki do Frankowskiego. Po meczu ze Stomilem wygranym przez Wisłę 3-0. W poprzedniej kolejce Edward Kleindienst, współpracujący z Januszem Wójcikiem, powiedział, że wkrótce Tomasz Frankowski doczeka się powołania do reprezentacji. No zobaczymy, może już na następne spotkania biało-czerwonych. Wkrótce towarzyski mecz z Czechami, a potem w czerwcu, jak wiemy, kolejne spotkania o punkty eliminacji Euro 2000. Najpierw z Bułgarią, a potem z Luksemburgiem. Urbaniak. Żurawski na lewej pomocy. Piskuła. Augustyniak. Jest Żurawski, ostry kąt. I będzie tylko rzut rożny dla Lechii. Ratował jeszcze swój zespół przed utratą bramki Artur Czarnat. Dobre zgranie Augustyniaka, prostopadłe. Uwolnił się spod opieki obrońców Maciej Żurawski. Odbita noga, odbita piłka od nogi Kałużnego i jeszcze interwencja Artura Czarnata. Krótko rozegrany rzut rożny. W polu karnym czterech piłkarzy w niebieskich strojach. Jest tam Głowacki, który próbował uderzać piłkę głową. Kulawik i Nynorom. Poradził sobie Nynorom z Dubickim. Sołtysiak. Robert Wilk. Sołtysiak. Augustyniak. Naciskani piłkarze Lecha zmuszani są do wycofywania się z piłką. Przejął ją teraz Dubicki, ale dobrze zatrzymany przez Urbaniaka. Tymczasem Robert Wilk. Żurawski zablokowany przez Węgrzyna. Podcinał tam Kazimierz Węgrzyn Żurawskiego, ale to było już jakby poza akcją, bowiem piłka była po innej stronie. Stąd też nie zdecydował się na przerwanie akcji pan Mirosław Milewski. Węgrzyn. Stracił piłkę Frankowski. Wilk. Olbrzymia flaga z napisem Pyry na sektorze zajmowanym przez tych najbardziej zagorzałych kibiców poznańskiego Lecha. Jak stwierdził speaker, największa flaga w Polsce, chociaż pewnie kibice Legii byliby innego zdania. Oni również mają bardzo efektowną flagę. Także sympatycy szczecińskiej Pogoni często na meczach swojej drużyny chwalą się swoją flagą. A to Tomasz Frankowski, wicelider strzelców piłkarskiej Ekstraklasy. Gdyby zdobył dzisiaj jeszcze jedną bramkę, zrównałby się z Arturem Wichniarkiem, który wczoraj w meczu z GKS-em gola nie strzelił. Kazimierz Węgrzyn, próbowany w tamtym roku przez Janusza Wójcika w reprezentacji w meczu towarzyskim ze Słowacją. Wilk. Augustyniak do Piskuły. Jest tam luka po lewej stronie boiska.
wykorzystuje to Piskuła, wchodzi teraz do środka, Piskuła, jeden zwód, szuka miejsca na oddanie strzału, próba wymuszenia rzutu wolnego, nieudana. Popatrzmy, czy było tam nieprzepisowe zagranie. Raczej nie. Zresztą bardzo blisko tej sytuacji był pan Mirosław Milewski. A ja skończę swą myśl dotyczącą tego arbitra i pamiętnych meczów Wisły, kiedy sędziował jej spotkania. Ale uwaga, bo Ryszard Czerwiec w 97 roku, o czym pisał w Piłce Nożnej Waldemar Skorupka, poświęcając cały artykuł panu Milewskiemu. Mecz Widzewa-Wisły, 1-1, wyrzucenie Sydorenki, piłkarza właśnie Białej Gwiazdy, za próbę wymuszania rzutu karnego. Uwaga, w polu karnym Piskuła, zablokowany. Jeszcze Piskuła, po raz kolejny w nogi obrońców. Piłka wyszła już poza boisko, od bramki rozpocznie Artur Sarnat. A później, już w 98 roku, Tomil grał w Olsztynie, właśnie z krakowską Wisłą. No i zdaniem działaczy, a także piłkarzy z Olsztyna, Matyja, wtedy gracz krakowski, dwukrotnie zagrywał piłkę w polu karnym. No a pan Milewski nie podyktował 11. Wisła wygrała wówczas w Olsztynie 2-1. Mówiło się po tym spotkaniu, że pan Milewski ma stadionowy zakaz w Olsztynie. No ale dzisiaj sędziuje to spotkanie bardzo dobrze i nie było żadnej kontrowersyjnej sytuacji. Dubicki zostawił piłkę Czerwcowi. Ten uderzył bez zastanowienia, ale obok bramki Kokoszanka. Zagranie Dubickiego, strzał Ryszarda Czerwca. Mogą państwo sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, sami przeanalizować formę, w jakiej jest Ryszard Czerwiec. No i odpowiedzieć na pytanie, czy powinien grać w reprezentacji, czy on powinien być tym playmakerem biało-czerwonych, czy też Jerzy Brzęczek. Było tam ewidentne zagranie ręką Kałużnego, ale nie zdecydował się na ukaranie żółtą kartką piłkarza Wisły pan Milewski, a więc jeśli chodzi o żółte kartoniki, na razie 0-0. Ani razu nie musiał sięgać do kieszonki arbiter dzisiejszego meczu. Kolejny stały fragment gry. Ponownie Piskuła, a także Augustyniak. Czyżby ten sam manewr? Jest także Żurawski, ale on nie będzie strzelał. Tymczasem Augustyniak, ładne uderzenie, zaskakujące, piłka po koźle, padła jednak w ręce Artura Sarnata. Próbują akcjami skrzydłami, próbują zrzutów wolnych Lechici, ale w drugich 45 minutach nie udało im się zdobyć bramki. Zresztą podobnie jak Wiślakom, stąd też wynik taki sam jak po pierwszej połowie. 3-1 prowadzą goście. Rusza Nynorom do Żurawskiego. Nynorom, ale jest Bogdan Zając. Kulawik. I faulowany teraz piłkarz Lecha. Czyżby pierwsza kartka? Padał Szerfchen. Od rzutu wolnego Lechici. Piskuła. Wszyscy piłkarze poza Kokoszankiem na połowie krakowskiej Wisły. Głowacki. Tym razem środkiem decydują się atakować Lechici, Maćkiewicz. Piskuła. Rykoszet. Jeszcze jest Żurawski. Nie było tam chyba zagrania ręką, chociaż kilku zawodników Lecha domagało się jedenastki. Tylko rzut rożny. Maciej Żurawski.
nieudane to podanie w pole karne, płasko, po ziemi. Wybicie Czerwca, Dubicki, Czerwiec. Za daleko wypuścił sobie piłkę, dobra interwencja Urbaniaka, teraz ostra walka w środku pola. No i będziemy mieli pierwszą kartę dla Roberta Wilka. No a Robert Wilk, proszę Państwa, wie, że ta kartka oznacza, że w następnym meczu ligowym nie będzie mógł pomóc swojej drużynie. Nie dość, że mają kłopoty kadrowe Lechici. Nie dość, że kontuzjowany jest Majewski, to jeszcze w następnym meczu drużyna Topolskiego wystąpi bez Roberta Wilk. Jego doświadczenie, rutyna. Grał przecież w wielu klubach naszej ekstraklasy. W Górniku, Bełchatowie, Widzewie, Sokole Pniewy, a także Sokole Tychy. Grubo ponad 200 meczów w pierwszej lidze. Zaniepokojeni działacze, a także szkoleniowcy. Myślę tu o Kazimierzu Kmieciku i Zdzisławie Kapce. Co jest z nogą zawodnika drużyny krakowskiej. I zmiana, przygotowany już do wejścia z numerem 16 Grzegorz Niciński, a to Grzegorz Kaliciak, który ucierpiał po tym starciu z Robertem Wilkiem. W następnej kolejce drużyna Lecha jedzie do Chorzowa na mecz z Ruchem Chorzów. Wisła podejmuje u siebie Ruch Radzionków, no i kto wie, czy także nie zespół Białej Gwiazdy przystąpi do tego meczu osłabiony, cały czas opatrywany przy linii końcowej Kaliciak. Niespełna kwadrans do zakończenia spotkania 20. kolejki Ekstraklasy. Lech przegrywa z Wisłą Kraków 1-3. No i nic nie wskazuje na to, aby coś mogło odmienić losy tego spotkania. Chyba że ta akcja Szerfhena z Piskułą, ale nie doszedł do piłki Tomasz Augustyniak. Zawsze czegoś brakuje, albo precyzji w strzale, albo siły podania. Nie potrafią wyjść na czystą strzelecką pozycję zawodnicy Lech. Węgrzyn do Dubickiego. Sołtysiak. Niciński. Kałużny. Kulawik. Ta piłka przeszła z lewej na prawą stronę boiska, tam jest Grzegorz Pater. Kałużny. Nie udało się prawą, spróbujemy lewą stroną. Dubicki. Ale wprost pod nogi Głowackiego zagranie. Jeszcze Niciński. Były piłkarz szczecińskiej Pogoni. Norom. Szerfen. Faulowany przez Kazimierza Węgrzyna. Sympatyczny gest byłego piłkarza Hutnika Kraków i GKS-u Katowice. Piskuła. Żurawski. No przytrafił się teraz błąd Bogdanowi Zającowi, który bardzo dobrze spisywał się dotychczas, ale naprawiony został bardzo szybko przez Sarnata. Kałużny. Czerwiec. Trzech piłkarzy, teraz czterech, bo wbiega lewą stroną Niciński. Drużyny Wisły w ataku na bramkę Kokoszanka. Wrócili defensorzy zespołu z Poznania. Czerwiec. Zbyt dużo miejsca zdecydowanie zostawiają mu zawodnicy Lecha. Tak jak Kałużnemu. Ale nie wyszedł ten strzał zawodnikowi Wisły Kraków. A więc wszystko wskazuje na to, że najważniejszy mecz tej rundy, bo tak okrzyknięto spotkanie Lecha z Wisłą, zakończy się zwycięstwem drużyny krakowskiej. Prowadzą 3-1, próbują, starają się zmniejszyć rozmiary tej porażki Lechici. Maćkiewicz, uprzedzony Robert Wilk, świetne wejście Dubickiego, ale przerwał tę akcję poznański obrońca. Oto Daniel Dubicki.
wielki talent, tak mówiło się o tym piłkarzu. Debiutował w pierwszej lidze w łódzkim klubie sportowym. Na wiosnę zagrał tylko kwadrans z Odrą. Wspaniałe race na trybunie, gdzie siedzą sympatycy drużyny Lecha Poznań. Może to zmobilizuje jeszcze jedenastkę Adama Topolskiego do szybszego rozgrywania piłki, do przeprowadzenia jakiegoś frontalnego ataku. Nie mają już nic do stracenia, poza oczywiście kolejnymi bramkami piłkarze gospodarzy. Jeszcze jedna piłka w pole karne. Tutaj jest Kazimierz Węgrzyn. Bogdan Zając. Frankowski wywalczył piłkę. Ryszard Czerwiec. Po prawej stronie jest Kulawik. Spokojnie na środek do Kałużnego. Dubicki. Daniel Dubicki szuka miejsca na dośrodkowanie. Zostawił obrońcę. Wycofanie do Czerwca. Czerwiec! Ale w sam środek bramki Kokoszanka. Atmosfera niemalże jak na Stade Velodrome, bowiem jest tutaj także biało-niebiesko w Marsylii, chociaż tamten obiekt dużo większy i dużo bardziej efektowny niż ten przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Nnorom, Maćkiewicz, Robert Wilk, gdzie jest piłka pod nogami Sarnata. Próbował Nnorom szczupakiem zaskoczyć bramkarza Wisły. Ale ciągle brakuje tego decydującego momentu oddania groźnego strzału na bramkę. Sołtysiak. Przemysław Urbaniak. Nnorom! I teraz świetnie kapitalną interwencją popisuje się Artur Sarnat. No wreszcie udało się trafić temu piłkarzowi w światło bramki. Uderzyć mocno, celnie. Z linii 16 metrów uderzał Nigeryjczyk, no ale Sarnat opisał się świetnym refleksem. Oto raz jeszcze interwencja bramkarza Białej Gwiazdy. Dubicki. Węgrzy. Czerwiec. Dubicki. Chmura dymu nad stadionem Lecha Poznań. Efektownie to wygląda, szczególnie z tego ujęcia kamery. Mniej efektownie w drugiej połowie wygląda z pewnością gra drużyny poznańskiej. Ale trzeba pochwalić zespół Adama Topolskiego za ambicje, za to, że starają się zdobyć bramkę, zniwelować tę dwubramkową stratę do rywala. Wisła raczej defensywnie, szukająca swej szansy w kontrze. No ale trudno się dziwić drużynie Smudy. Robert Wilk i Dubicki. Sprytne zagranie zawodnika Wisły. Out dla zespołu gości. Rozpocznie Niciński. Wydawało się, że zajmie miejsce w pierwszym składzie, w pierwszej jedenastce, no ale Niciński na wiosnę występował w pierwszym składzie, dawał mu szansę Franciszek Smuda, no ale w dwóch kolejnych meczach, najpierw w Lubinie, a potem u siebie ze Stomilem, wsadzał go Franciszek Smuda na ławce rezerwowych i wpuszczał na ostatnie fragmenty spotkań. Cztery bramki w rundzie jesiennej, niezła postawa 25-latka na wiosnę, wpisuje się nieco gorzej. Węgrzyn. Błąd Ryszarda Czerwca. Żurawski, po prawej stronie ma Roberta Wilka. Żurawski, zaskakujący strzał obok bramki. Oto Maciej Żurawski. Miał nie tylko oferty z krakowskiej Wisły, ale podobno także z Brazylii. Z Atletico Paranense, Kurytyba, także z warszawskiej Legii i francuskiego Metz.
Jego idolem jest Marco van Basten. Występował w niemal wszystkich reprezentacjach młodzieżowych. Chociaż kiedy mógł wystąpić na Mistrzostwach Świata bądź Mistrzostwach Europy, kiedy zespół Andrzeja Zamilskiego zdobywał tam medale, trafiły go kontuzje i nie mógł wspomóc jedenastki naszych juniorów. Wilk. Faulowany właśnie Maciej Żurawski. I pan Mirosław Milewski. Dzisiaj nie miał takich sytuacji, o których mówił i które zdarzały mu się w innych spotkaniach. Chociaż on uwielbia takie mecze w takiej atmosferze. Mecze o coś. Mecze pomiędzy dwoma dobrymi zespołami. Zresztą nie tylko on jest sędzią, także jego małżonka, która przyjechała tutaj z nim do Poznania, jest również sędziną, ale akrobatyki sportowej. Mgła nad stadionem w Poznaniu. Przed momentem mieliśmy tutaj wspaniałą atmosferę, race świetlne, stąd ten dym. Jeszcze jedna zmiana szykuje się w drużynie gości. To już chyba taka taktyczna na zachowanie czasu, na po to, aby dać odpoczynek jednemu z piłkarzy, którzy walczyli tutaj przez tych kilkadziesiąt minut. No i dać szansę jednemu z zawodników rezerwowych do podziału premii. A skoro o premiach mowa, to głośno było ostatnio o tym, że nie wszystkie należności trafiały do piłkarzy poznańskiego Lecha. Dubicki walczący z Robertem Wilkiem. Dubicki utrzymał się przy piłce. Frankowski, Niciński, ale oddala się piłka od bramki Kokoszanka. Przerzut na prawą stronę do Grzegorza Patera, ten w pole karne i strzał głową niecelny Nicińskiego. Premia za wygrane spotkanie za Miką na początku tej rundy została już wypłacona. Groziło strajkiem w poznańskim Lechu, ale piłkarze przystąpili jednak do kolejnych spotkań ligowych. No i mają obiecane, że już wkrótce, po świętach, wszystkie zaległości finansowe zostaną załatwione, że nie będzie już żadnych zaległości, że wszystkie pieniądze, które należą się piłkarzom Lecha za wygrane spotkania, trafią do ich kieszeni. Opuszcza boisko Radosław Kałużny, trzecia, więc ostatnia zmiana, jeśli chodzi o zawodników z pola w drużynie krakowskiej, a na jego miejsce Krzysztof Bukalski, były reprezentant Polski, któremu na pewno nie podoba się to, że w drużynie klubowej musi grzać ławę. Ale tak się stało, kiedy powrócił do drużyny po kontuzji Kałużny i zabrał miejsce w drugiej linii Krzysztofowi Bukalskiemu. 3 minuty do końca spotkania. 3-1 prowadzi Wisła w Poznaniu w meczu 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zbliża się tym samym do tytułu Mistrza Polski. Ostatnio krakowski zespół stawał na pierwszym miejscu podium w naszej lidze w 81 roku, Lech w 93, ale marzenia o tytule będzie musiał chyba odłożyć do następnego sezonu. Pozostaje walka o drugie miejsce z łódzkim Widzewem, walka o start w lidze mistrzów, bowiem jak pamiętamy, Wisła nie będzie mogła występować w europejskich pucharach. Jeszcze Dubicki. Nieco żwawiej poruszają się po boisku w końcówce piłkarze gości. Węgrzyn. Już pewni swego, pewni zwycięstwa. Pewni kolejnej trzypunktowej zdobyczy. To dodaje animuszu, wiary w siebie, pewności siebie. Chociaż teraz do tyłu, do Artura Sarnata. No, zawodnicy w niebieskich strojach, choć starali się w tej drugiej części gry, nie mieli wystarczająco dużo siły, umiejętności na to, aby powalczyć jeszcze z drużyną krakowską o
chociażby punkt w tym meczu. Szerfken zostawił piłkę Głowackiemu, dwóch piłkarzy drużyny młodzieżowej biało-czerwonych. I Wiślat. Niciński i Kulawik. Czerwiec. Bukalski, ładna akcja krakowskiego zespołu. Dubicki czeka Frankowski, żeby nie spalić za to, żeby odegrać piłkę do wchodzącego tam Dubickiego. Wcześniej był jednak faul i od rzutu wolnego rozpocznie nie Wisła, a poznański Lech. I jeszcze jedna zmiana, tym razem w drużynie kolejorza. Tomasz Najewski, kolejny z niedoświadczonych młodych piłkarzy, pojawia się na boisku, a opuszcza je Maciej Szerfken. Jeśli się nie mylę, to jest to debiut w Ekstraklasie Tomasza Najewskiego. Musi sięgać po wychowanków, bądź też piłkarzy okolicznych małych klubów, którzy są w kadrze Lecha. Adam Topolski. Głowacki, Nynorom. Stracił piłkę na rzecz Dubickiego, Węgrzyn. Poza boisko, bowiem trzymał się Frankowski za kolano, kontuzji tam doznał też Kulawik. Ale już wszystko jest w porządku, chociaż kapitan Białej Gwiazdy utyka. Ale skoro nie decyduje się na zejście do linii bocznej i pomoc lekarzy, stąd też chyba nie jest to nic poważnego. 91 minut już za nami. Wisła Kraków odnosi, proszę Państwa, pewne zwycięstwo, zwyciężając w Poznaniu drużynę Lecha 3-1. Dotychczasowy wicelider ponosi zatem porażkę na własnym stadionie. To jest, proszę Państwa, szósta porażka drużyny Topolskiego w tym sezonie. Porażka bardzo bolesna, bowiem wszyscy tutaj w Poznaniu mieli nadzieję na to, że strata punktowa do lidera będzie po 20 kolejce wynosiła 6 punktów. Były na to szanse, no ale teraz Wisła ma 12 punktów przewagi zarówno nad Lechem Poznań, jak i łódzkim Widzewem, który lepszą różnicą bramek awansował po tej kolejce na drugie miejsce w tabeli. Pozostaje więc chyba, proszę Państwa, walka tylko o drugą lokatę właśnie między tymi drużynami, chociaż aspiracje na drugie miejsce zgłosiła dziś także warszawska Legia, która pokonała Amikę Wronki. Po bardzo dobrym spotkaniu, szczególnie w pierwszej połowie, rozstrzygniętym przez Wisłę już po pierwszych właśnie 45 minutach, widzimy wynik 3-1. Frankowski, Kaliciak, Czerwiec to zdobywcy bramek dla drużyny gości. Jedyną bramkę dla Lecha zdobył Krzysztof Piskuła. Wisła udowodniła, że to ona jest najmocniejszą drużyną w Ekstraklasie. No i drużyna Franciszka Smudy, która teraz cieszy się z tego jakże ważnego dla niej zwycięstwa, powinna bezproblemowo sięgnąć po tytuł mistrza Polski. Oto zwycięzcy 3-1. Wisła wygrywa w meczu kolejki w Poznaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu całego zespołu przygotowującego te relacje, a także w imieniu własnym życzę zdrowych, spokojnych świąt. Do zobaczenia i usłyszenia.